Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym car vlogu. Wiesz, to się nazywa car vlog? No car dobra, vlog, to witamy w car vlogu Karoliny. Sobotni car vlog. Jedziemy... Co możemy robić? Normalnie byśmy pojechały pewnie na lunch. Albo do czytelni. Ale jest zamknięta. A, no tak. Lunch jest też zamknięte. To dlatego nie chodzimy do czytelni, bo jest zamknięta. Więc no, co jest otwarte dzisiaj? Otwarte jest tak naprawdę chyba ostatni dzień przed kolejnymi obostrzeniami. Witkac jest otwarty i otwarte są inne ciuszkowe sklepy, więc jedziemy się poszpędzać. Co powiesz na Witkaca? Wy chyba lubicie takie lubią. Luksusowe wizyty. Lubią. Przejedziemy się, ja chcę obejrzeć te Golden... Ja chcę obejrzeć Golden Goose, chcę obejrzeć szpilki jeszcze jakieś fajne, zobaczyć, co może być wpisane na moją wishlistę. Dobrze. A i wiem, i chcę w Witonie nabić perfumy mojego męża, które są puste. I bardzo się zdenerwuję, jeśli znów się okaże, że zapach wycofali. Słabo jest z tym twoim turbulence, naprawdę. No, to jest słaba opcja. Zwłaszcza, że żeby mieć tą butelkę taką do napełnienia, musiałeś zapłacić za nie więcej niż normalnie. No więc właśnie. I kurde, dziwne. No dziwne. Słuchajcie, dobrze, także jedziemy do Witkaca, odezwiemy się z Witkaca, jak już staniemy. Czyli pogoda taka sobie. Taka sobie nie trzeba. Taka sobie bura, w ogóle już myślałam, że wiosna idzie, ale nie trzeba się taka rodzina. No bo takie widzicie dziury na tej pułapce. Konstytucji był jeden wielki bazar z chińskim jedzeniem? Nie, ja nie mieszkałam w Warszawie, jak byłam dzieckiem. To mogę ci opowiedzieć, że tutaj, w tych budynkach, właśnie pod tymi budynkami, był taki ogromny plac, gdzie sprzedawali po prostu chińskie żarcie z budek. Mhm. A tu, gdzie jest Orzo, no, był taki kilkupiętrowy sklep z zabawkami, nazywał się Kiddyland. Aha. Pamiętam, jak miałam 7 urodziny, rodzice mi tam kupili domek dla lalek Barbie, bo to był najszczęśliwszy dzień mojego życia. 7 urodziny. Tak. I... Ja już miałam 22 lata, to ja już z chłopakami się spotykałam. No tak, ty już na randki chodziłaś, jak nie miałam. Ale co chciałam powiedzieć, na wejściu do tego sklepu z zabawkami była taka przeszklona gablotka i w tej gablotce stał taki pantofelek, kopciuszka szklany i tak się kręcił na takiej, wiecie, to było po prostu piękne. Ja przyjeżdżałam tutaj co tydzień z rodzicami, żeby patrzeć na ten pantofelek. Jaka piękna historia, ale wiesz, co mi też coś przypomniało? Ja uświadomiłam sobie coś i będziesz w szoku. Znaczy, ja jestem w szoku, aż nie wiem, jak mam o tym powiedzieć, ale jak ja miałam właśnie te 22 lata, to pojechałam do Stanów jako au pair, jako niania. Opiekunka, no? I byłam opiekunką dzieci w rodzinie. Zresztą do tej pory jesteśmy w super kontakcie. I Michaela, dziewczynka, którą się zajmowałam, ta starsza, miała właśnie 7 lat. No widzisz, możesz się zaopiekować. Z twojego tacznika. No. Jestem w szoku. Mogłabym być twoją nianią. Mogłabyś. Ojej. No w sumie jestem. Piotrek wyjechał. Dokładnie, to trochę nie, to musisz się mną zaopiekować. No. Zjadłabym pomidorówkę na obiad. Ogarniesz? Ogarnę, tak. Super. Bardzo ładna. I to jest taki fajny rozmiar. Śliczna jest. Fajna. Śliczna. To są... Ale jaki to jest model? Ale jest świetny. On the go PM. On the go PM, pokaż. Muszę się w lustrze obejrzeć. W tej rękawiczce super wygląda. Ale
tych butów to ja nigdy nie rozumiałam. Tych modeli. A ty? No. A czy te twoje giełdy nie jest model? Ja nie mam to. A, bo myślałam, że ty masz te. No to już mi się nie podoba. Twoje dużo ładniejsze, ma nowo. Ale do tych torebek to mam słabość od lat. Miałam kupić niedawno, ale wiesz co, tak mi w sumie mówię, ale nie wiem, będę rzadko nosić. Śliczna jest. To jest maluszek, ale fajna. No ma chyba długi, tak, ma długi paseczek. No śliczna, ale wiesz, to jest fajne, rozumiem. Tak, to jest fajne. Mhm. Ale te standardowe wersje są ładniejsze. A mi się w ogóle nie podobają, są bardzo niepraktyczne to. Znaczy w sumie wiesz, może i praktyczne, tak jak do biura chodzisz, ale to są tak sztywne te torby. Sztywne, to prawda. To są dużo ładniejsze. Bardzo fajny jest ten model. O, jest twoja torebka. Tylko to jest ten większy. Moja wishlista. Moja wishlista tylko w większym rozmiarze. Ja chciałam gdzieś tam. A, tam malutką chciałaś. Tak, jak tylko właśnie w tym kolorze. No bo czarna to fajna. Ale bardzo ten kolor jest. To jest właśnie tej wielkości, co moja ta. Tak, ta zielona. Chcesz mieć mniejszą. No. Bardzo fajna. Do ślubu? Nie. Się szykujemy? Nie, nie szykujemy, ale strasznie mi się podobają. Do sukienki letniej? Do letniej sukienki, idealne. Nie no, do ślubu to by była petarda. Możesz założyć takie na czyjś ślub. Na czyjś ślub, tak. Te perły coś mają w sobie jednak. Mają. Mają coś w sobie. To jest gadżet modowy taki, ale ona powinna spełnić jakiekolwiek zadanie. A nie tylko antydepresanty i prezerwatywy. Ta na przykład jest urocza. To mi się podoba. Mierzymy kurteczki, tym się zawsze podobały, ale jest za krótka. Bardzo fajnie wyglądasz. No zobaczcie, jak ona z boku wygląda. Pokaż się bokiem. A! Nie no, fajnie, ale jest za krótka. Powinna być trochę. Jezus, jaką ty masz figurę, dziewczyno. Wszystko przez ten aparat. Yummy. Masz na sobie dżinsiki Celbes? Tak. Wyglądamy w nich świetnie, tak. Tak. Ania mierzy tą samą kurtkę, którą przed chwilą ja mierzyłam. Ale rękawy są naprawdę bardzo duże. I zobaczcie, ona jak... jest za mała. Ona jest po prostu za mała. Nie wiem, czy dla ciebie ona też są ciasne mała, rękawy, bo mi tam ledwo wchodziła ręka. Są za krótkie przede wszystkim. Bardzo fajne, ale znowu na mniejsze osoby niż my. To jednak jest wysztywna, wolałabym taką zmięciutki start. No, ale ładne. Ramoneski w ogóle są fajne. Bardzo ładna torebka coacha. Podobna do Karoliny torebki. Fajnie. Chyba właśnie znalazłam, czym się firma Tiffy robiąc kurtki zainspirowała. Rzeczywiście podobna do... No tak. Zapragnęłyśmy kawy, słuchajcie. Z ciastkiem. Niestety nie można tutaj zjeść, ale tam na korytarzu można zjeść i wypić na zewnątrz, więc spróbujemy. Tak jak wam wspomniałam, chciałyśmy się mieć odrobinę normalności. Mamy desery. Karolina ogarnęła kawę. I to jest nasz lunch. Witkacu. Tak się dziś je lunch witkacu. Weź ode mnie, mówić, bo tak. Żeby nam to jest twój sernik. I teraz otwórz to opakowanie, bo chcę wszystkim pokazać, jak duży jest twój sernik. Naprawdę? W tym opakowaniu. Nie no, żart. O Boże, myślałam, że dziś ogromny. Ale mówiłam pani, może na jakimś talerzyku plastikowym pani nam dała. I mówi, że nie, nie, próbowałam nie pana namówić też na filmie, nie mogę. Ale nie było takiej możliwości. Niestety. Ale możemy zdjąć maski. Pomimo tego, że jemy właśnie w takich warunkach plastikiem i pijemy kawkę o taką, to czujemy taką się bardzo fajnie. Papierową. Ale z takich
żenująco śmiesznych historii. Stoimy tutaj, stanęliśmy, tak coś tak śmierdzi strasznie, taką ścierką. I tak wącham swoje ręce, słuchajcie, Karolina też i te rękawiczki, które dawali w Witonie. Śmierdzą, tak wiecie, jakby się starą ścierą umyło podłogę. Tak, cały i później te rękawiczki wyciechało w tym, naprawdę spało. Chciałyśmy tym zarządzić, sprzedałyśmy się dezynfekatorkiem i teraz śmierdzą podwójnie. Także tak, miało być miło, ale... Ale ciastko wynagradza mi naprawdę. Wynagradza, tak, tak. Jeszcze muszę tu dzisiaj drugi raz przyjechać, ponieważ zaraz lockdown znowu będzie zamknięty WitKac, a ja chcę napełnić moje perfumy, ponieważ okazało się, że znaleźli 400 ml refila. Także jak któraś z Was potrzebuje do Tourbulence... Znaleźli 900 refila. 900 znaleźli. Tak, to koniecznie... Wpadnijcie do WitKaca, bo pomimo tego, że mówią, że nie ma, to okazuje się, że są te perfumy. I wpadajcie szybko, bo Anka wykupi 900 ml. Ja chciałam, ja powiedziałam, a mogę kupić tego refila to 400, bo powiedział, że nie, bo do tego jest specjalna pompka, specjalny napełniać i tam... Ale jak ten samochód bodki prowadzić? Nie, to wtedy ktoś ci mówi. Ktoś ci mówi. Czarne bodki ze złotymi skrzydłami, to po prostu bajeczne. Zobaczcie. To są wysokie dla mnie. No one kurde. One piękne. One są do siedzenia. A zobacz, jakie brudne rozkrawy. Śliczne. No i tutaj... Chyba lubię motywy motyw motyla. Ale wiesz, te są na przykład niższe troszkę. Śliczne. Pokaż mi się tutaj. Karina musiała założyć tą antygwałtkę. Ale z daleka nie widać. Podejdź bliżej, trudno. Mam te gwałtka, myślę, ślicznie wyglądają. Bardzo ładne. Bardzo wygodne. Wygodne? Tak. To jest coś w moim stylu. No, bajka. Moje Karolina znalazła dokładnie, znajdź ile kosztują. 2,440. Ja to oszczędziłam, bo zapłaciłam 50%. Brawo. Brawo ja. Ty jesteś. Ale te graficzki są śliczne. Dokładnie to są moje. Ale jedne już mam, drugich nie potrzebuję. Nie, to drugich. Ale wiesz, które mi się podobają? Te. Te? Te, tak. Chociaż najbardziej klasyczne są jednak te. A, bo to mają taką czarny ten. Chociaż nie wiem, czy to ze złotym jednak nie fajniejsze. Ładne, ale jednak z tym złotym chyba ładniejsze. No to z tym złotym robią roboty, chociaż powiem ci, że to mi się bardzo podoba. A przyjmiesz te złote, chociaż robią, ale powiem ci, że chyba to z tym czarnym bardziej mi, jak się tak przemawiają do mnie. Bliższe twemu sercu. Tak. No tak, ale dzisiaj ci pasują. Tak, dzisiaj ale już takie... To już trochę za dużo. Trochę za dużo złotka. Ale bardzo, ale super wygodne te buty. Mega, one są mega wygodne, jak takie pantofelki, fajne. To mówiło się, że to jest klasyk, a to w ogóle już chyba klasykiem nie jest, nie? Wiesz co, nie wiem, ja jakoś czas temu bardzo chciałam tą torebkę. Po czym miała? Jak... Przeszło. Bardzo szybko mi przeszło. Ewentualnie ta z tą rączką, tak? No tak, ta z rączką. O, jest ten... A to nie jest to? O, ten. Nie, to nie jest to, co jest trochę inny. Troszkę inny. Nie ma co. Bardzo podobny. Tak. Tylko gładkiego. W końcu można zdjąć te maseczki, bo już się ukrywa. Nie można, ale już zdjęłyśmy, bo słuchajcie, w ostatnich stepach zaczęło nam się słabo robić od tych masek. Już ja widzę, jak się świecę, jaka jestem zamęczona. Dlatego wizyta w Gucci była dosłownie wejście, więc nie wiem. Gucci było na dobitkę. Spadamy, miałyśmy jeszcze jechać do Zary i zrobić przegląd sukienek. Ale już jesteśmy. Tak nas WitKac wykończył, że... Bardzo dużo ludzi widać, że wszyscy wzięli sobie do serca to, że zamykają galerię pod Wywizonem. Teraz wychodziłyśmy, to myślę, że z 15 osób w kolejce. Tak, ale w ogóle weszłyśmy i spodziewałyśmy się kolejki. Kolejki nie było. Bo dojechałyśmy na 11. Ja nie wiem, czy to nie jest w ogóle od 11 otwarte, wiesz? A może. I dlatego nie musiałyśmy... Słuchajcie, ale energia już widzicie, jaka jest. To jest taka energia. Ale kawa była ciastko, więc można... Ale kawa była niedobra. No kawa słaba, ale ciastko. Dobrze, słuchajcie, spadamy, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym vlogu, jeżeli chcecie więcej takich, to zrobimy to za 2 lata, jak wiecie, co się skończy. Wtedy polecimy do Mediolanu i zrobimy taki luks tour po fajnych sklepach. I po outlecie jakimś fajnym. No. I po pizzy, i winie. Ale się rozłożyłam. Pa, pa! Pa.